Jezioro Goszyńskie, zwane również Straszyńskim, jest sztucznie utworzonym zbiornikiem retencyjnym. Zbiornik został utworzony w 1910 roku i ma powierzchnię 75 hektarów, 3 km długości oraz od 300 do 500 metrów szerokości. Maksymalna głębokość wynosi 5 metrów. W latach powojennych jezioro Straszyńskie było szeroko wykorzystywane do celów rekreacyjnych. Wzdłuż brzegów znajdowały się ośrodki wczasowe przeznaczone dla okolicznej ludności oraz mieszkańców Gdańska. W czasach PRL-u jezioro cieszyło się wielką popularnością. Czysta woda oraz okoliczne lasy stanowiły wielki atut tego miejsca. Od strony północnej znajdował się ośrodek milicyjny MSW Straszyn Las, natomiast od strony południowej ośrodki Stoczni Północnej oraz Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Gdańsk-Gdynia. Największy ośrodek liczył wówczas około 100 domków wykonanych z doczep tramwajowych, wagonów czy przyczep autobusowych. Na półwyspie na środku jeziora znajdowała się słynna w tamtych czasach klubokawiarnia, zbudowana na bazie samolotu Li-2. W latach 70. nastąpił schyłek popularności turystycznej tej okolicy, a w 1983 jako powierzchniowe ujęcie wody pitnej dla Gdańska jezioro zostało objęte strefą ochronną i zostało zamknięte dla turystyki.